Dzisiaj mówimy, proszę Państwa, o naturze duchowej, naturze człowieka. Co człowiek potrzebuje? Czego do szczęścia mu brak? Czego do szczęścia mu brak, gdy nadaje nasze radio? Ojej, kruka zobaczyłam, proszę Państwa, myślałam, że to idzie człowiek, żeby mnie tu zaatakować, a to jest kruk. W akcjach zbrojnych przeciwko agentom UB Antoni Dołęga do końca życia się nie ujawnił. Pozostawał w ukryciu, korzystając z pomocy mieszkańców. Karol Surówka, Polskie Radio. Uroczystości pogrzebowe chorążego Antoniego Dołęgi rozpoczną się za godzinę. Za godzinę. Papież Franciszek odprawia w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie mszę w intencji ubogich. W Kościele Katolickim po raz pierwszy obchodzony jest dzisiaj Światowy Dzień Ubogich. Franciszek ustanowił ten dzień w orędziu opublikowanym w zeszłym roku na zakończenie jubileuszu miłosierdzia. Czyli Dzień Ubogich. Polska zachęca, bo mówili też bezdomnych, odpowiedzieć na inicjatywę papieża i rozdaje papierowe torby, które można wypełnić artykułami dla ubogich. Proszę. Tytka to papierowa torba, którą rozdają diecezjalne Caritas. Trzeba ją wypełnić artykułami spożywczymi lub środkami czystości, mówi ksiądz Maciej Iżycki, dyrektor Caritas Polska. Co tutaj włożyć? To wszystkie produkty, które mają dłuższy okres ważności, kasza, mąka, ryż, można je przynieść do Caritas. Caritas będzie dystrybuować właśnie wśród najuboższych. Będą też z tego robione posiłki w jadłodajniach. Zgromadzone w ten sposób produkty trafią do rodzin osób samotnych i bezdomnych. Można także przygotować tytkę za pośrednictwem internetu, dodaje Marta Walasik-Sałek z Caritas Polska. Zapraszamy na stronę tytkacharytatywna.pl. Tam można wirtualnie przygotować taką tytkę dla potrzebujących. Finał akcji 19 grudnia podczas specjalnego koncertu w Sanktuarium Świętego Józefa w Poznaniu. Grzegorz Maciek, Polskie Radio. Dodajmy, że w ciągu roku nie tylko Caritas, ale i ponad 800 kościelnych instytucji było zaangażowanych w różne działania na rzecz ubogich. Największy zagraniczny przegląd polskiego kina kończy się w Chicago. Przez 2 tygodnie widzowie obejrzeli ponad 60 produkcji, zarówno fabularnych, jak i dokumentalnych. Minionej nocy jury 29. Festiwalu Filmów Polskich w Ameryce przyznało prestiżowe nagrody w Złotym Zębie. Także widzicie Państwo, strasznie to wszystko trzeszczy. Główną nagrodę otrzymał film Michała Rosy, Szczęście Świata. Kilka dni temu wygrał on Międzynarodowy Festiwal w Denver, uznawany za jeden z najbardziej prestiżowych w Ameryce. Wśród dokumentów zwyciężył film Anny Zameckiej Komunia. Organizatorzy chicagowskiego przeglądu polskiego kina po jego zakończeniu wysyłają najciekawsze filmy do środowisk akademickich oraz kin niezależnych. Promują w ten sposób polskie kino w Stanach Zjednoczonych. Dziś rozstrzygnięcie konkursu na najlepsze koło naukowe, rozdanie nagród w konkursie Struna 2017 rozpocznie się za kilkanaście minut w Zamku Królewskim w Warszawie. W rywalizacji biorą udział koła zajmujące się biotechnologią, inżynierią chemiczną, astronautyką, historią sztuki średniowiecza, geografią, medycyną czy filozofią. Naszym głównym przedsięwzięciem jest Międzynarodowa Konferencja Biologii Komórki. Pełzat 2 jest małym satelitą, tak zwanym CubeSatem, ma wymiary 10x10x20 cm. To są małe modele pojazdów, które są napędzane i sterowane reakcją chemiczną, ale nie może to być reakcja spalania, to musi być coś alternatywnego i ekologicznego. W tej edycji liczy się nie tylko dorobek naukowy koła, ale także umiejętności zrozumiałej prezentacji osiągnięć. Teraz ta praca recenzentów jest tylko pierwszym etapem konkursu. Natomiast jego finałem są krótkie, ale bardzo dynamicznie treściwe występy na scenie. Mówi organizator konkursu Robert Pawłowski, prezes Funduszu Pomocy Studentom. Nagrody zostaną wręczone po raz 7. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Podziemia Rynku Głównego, Zamek na Wawelu, Sukiennice czy Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie można zwiedzić za darmo. Krakowskie muzea nie pobierają dziś opłat za wstęp. Rozpoczął się właśnie 13 dzień otwartych drzwi muzeów. Katarzyna Olesiak z krakowskiego magistratu zwraca uwagę na to, że w mieście znajduje się 25% wszystkich zasobów muzealnych w Polsce. Otwieramy 23 muzea wraz z oddziałami. Myślę, że będzie wszystkich obiektów około 50. Każde muzeum czeka na Państwa, czeka na mieszkańców, na turystów po to, żeby pokazać swoją ofertę. Listę muzeów dostępnych do darmowego zwiedzania można znaleźć na stronie www.kraków.pl. A teraz już pogoda. Za oknem w Warszawie niebo pełne chmur. Tak też jest prawie w całym kraju. O parasolu mogą zapomnieć mieszkańcy Małopolski, Podkarpacia i południowej Lubelszczyzny. Tam pogodnie. Temperatura maksymalna od 3 do 6 stopni, na wybrzeżu od 5 do 7, a w rejonach podgórskich od 0 do 4 stopni.
Celsjusza. Wiatr umiarkowany i dość silny. Nie może być tak. Nie może być tak. 6 minut po godzinie 16. Polskiego Radia 24 w niedzielę, dziś 19 dzień listopada. Jakub Kupa, witam, zapraszam do godziny 15. Za niespełna godzinę w Trzebieszowie odbędzie się pogrzeb chorążego Antoniego Dołęgi, pseudonim Znicz, najdłużej ukrywającego się żołnierza podziemnego. W Trzebieszowie jest reporter Polskiego Radia Karol Surówka. Dzień dobry. Tak, i do tyłu. Dzień dobry. Karol, przypomnijmy na wstępie, kim był Zniczkiem chorąża. No to jest to do przodu. Antoni Dołęga to jest, tak jak mówiłeś, najdłużej ukrywający się żołnierz podziemia antykomunistycznego. To osoba, która przez kilkadziesiąt lat ukrywała się tutaj w tych okolicach, w okolicach Trzebieszowa. Pochowana została potajemnie w 1982 roku. No i dziś... Także ona została pochowana. ...czy zostanie pochowany w końcu z honorami wojskowymi na cmentarzu parafialnym w Trzebieszowie. W uroczystościach może wziąć udział nawet kilkaset osób. W całej miejscowości rozwieszone zostały biało-czerwone flagi. Już pojawili się tutaj kombatanci w mundurach z obrazkami Armii Krajowej na ramieniu. Starsi mieszkańcy pamiętają tu Antoniego Dołęgę. Młodsi znają go z opowiadań rodziców. Jakiś Antoni Dołęga, skoro nawet katolicy nie umieją odróżnić bazylikę na Kawęczyńskiej 53 od kościoła Palotynów i jeszcze Matki Boskiej Zwycięskiej też w pobliżu na Grochowskiej. No bo tutaj ten Rysiu, jak mieszka tutaj na Szeligowskiej, no to ja go rozumiem, ale to są trzy różne kościoły w trzech różnych miejscach, a w końcu Lipska była nawet na Wigilii roku, proszę Państwa, 2016, no bo mamy już 2017 i proszę Państwa, była na Wigilii u Palotynów, także Palotyni są pomiędzy Bazyliką na Kawęczyńskiej, a Matki Boskiej Zwycięskiej na Grochowskiej ulicy. Udało nam się dotrzeć do pana Marka Artowicza, który 1 marca tego roku po prostu wyjawił nam tajemnicę swojego życia i wskazał miejsce, w którym został pochowany w konspiracyjny sposób Antoni Dołęga. Pan Marek Artowicz był uczestnikiem... Matka Boska Zwycięska, parafia. Tam są groby, które mają około 1000 lat. Tatarskie, jeszcze z czasów potopu szwedzkiego, ale dużo, dużo wcześniejsze groby, bo tutaj ten Zbyszek nie ma zielonego pojęcia, jak bardzo stare są groby. Niektóre drewniane, niektóre są odmienione, ale jest napis, jest historia, są zapiski, a to już nie jest jakiś żart. Także bardzo dużo się od niego dowiedziałem o działaniu konspiracji tutaj na naszym terenie. Rodzina bała się represji, bo nawet... Samemu trzeba się dowiadywać. Samemu trzeba się dowiadywać. I mama to ze stresu nie mogła z domu wyjść. Myślała, że już po niego przyjechali. Bo zapytali się tylko, gdzie ktoś mieszka, bo nie było wszędzie tabliczek na domach i pojechali wtedy. Jak się panu wydaje, dlaczego w tej okolicy, właśnie w tej okolicy, mimo tych represji, mimo wizyt milicji, udało się Antoniemu Dołędze dotrwać do lat 80? Wszyscy wiedzieli, że to on walczył o wolną Polskę, walczył z komuną, dlatego ukrywali go. Dołęga. Jest Dołęga, proszę. Antoni Dołęga walczył też w kampanii. Antoni Dołęga. Brał udział w konspiracji antyniemieckiej. W 1944 roku został wcielony do tworzącej się II Armii Wojska Polskiego. Rok później wraz z grupą żołnierzy porzucił jednak jednostkę i wrócił tutaj w rodzinne strony. Do połowy lat 50. Antoni Dołęga, pseudonim Znicz, brał udział w partyzanckich akcjach zbrojnych przeciwko agentom UB. Jego jednostka przestała istnieć w 1955 roku. Antoni Dołęga do końca życia się nie ujawnił. Pozostawiał w ukryciu, korzystając z pomocy mieszkańców. Zmarł prawdopodobnie w 1982 roku. W tej chwili tutaj w okolicy kościoła, niedaleko miejsca, w którym stoję, trwa różaniec przy trumnie Antoniego Dołęgi. O godzinie 12 rozpocznie się uroczysta msza. Później chorąży Antoni Dołęga zostanie pochowany, tym razem z honorami wojskowymi na cmentarzu parafialnym. No, gdzie dopiero pochowany? Przecież on nie umarł 14 lat temu. Tylko teraz. Pseudonim Znicz, najdłużej ukrywającego się żołnierza podziemia antykomunistycznego. Czyli dopiero teraz Dołęga będzie pochowany.
15 minut po godzinie 11. My zmieniamy temat, porozmawiamy teraz o zagranicznych komentarzach do Marszu Niepodległości. Jeżeli chcesz wiedzieć, dokąd zmierza Polska, zwróć uwagę na wydarzenia w ostatnią sobotę w Warszawie. Przekonuje na łamach dziennika New York Times socjolog i historyk Jan Tomasz Gross. Dziesiątki tysięcy ludzi, w tym rodzice z dziećmi, przy ulicy Polskiej, aby świętować Dzień Niepodległości w marszu zorganizowanym przez dwie organizacje neofaszystowskie. Pomachali biało-czerwonymi flagami i płonącymi pochodniami, nosząc symbole białej siły. Nosili transparenty z napisami "Śmierć wrogom ojczyzny" i krzyczeli "Sieg Heil" i "Ku Klux Klan". Pisze w artykule zatytułowanym "Polacy znowu płaczą za czystą krwią" Jan Tomasz Gross. A przy telefonie Marcin Makowski, tygodnik Do Rzeczy. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie redaktorze, czy pan obserwował podobny marsz co Jan Tomasz Gross przed kilkoma dniami w Warszawie? Czy widzi pan, to jest problem z tego typu publicystyką, no bo oczywiście Jan Tomasz Gross będzie się bronił, że to jest artykuł publicystyczny, więc ma prawo do wyrażenia swojej opinii. Zgoda. Tylko że w przypadku jednostkowych albo stanowiących, nie chcę tutaj mówić, że margines, bo faktycznie takie hasła padały, ale niereprezentatywnych, to jest najlepsze słowo do określenia tego terminu, tego zjawiska, stawia ogólną tezę, którą, mówiąc takim językiem socjologiem, więc mogę tak powiedzieć, ekstrapoluje na całą grupę społeczną, tak? Czyli przypisuje, generalizuje marsz, a przez to Polaków i Polskę, bo tytuł przecież brzmi Pols, czyli Polacy, na całą grupę, na cały nasz kraj. I jest, że właśnie przez ten pryzmat tych nacjonalistów, rasistów, faszystów, tego odłamu Marszu Niepodległości kilkusetosobowego, można postawić tezę co do tego, jak cała Polska dzisiaj wygląda i w jakim kierunku cała Polska dzisiaj zmierza. No to jest być może dla publicysty jeszcze jakoś tam do tolerowania, ale nie dla kogoś, kto zajmuje się naukami społecznymi, no bo Jan Tomasz Gross jest przede wszystkim socjolog, on historii nigdy nie skończył, on tylko wykłada w Princeton jako emerytowany profesor na Wydziale Historii, ale historykiem takim sensu stricto nie jest, on jest socjologiem, więc jeżeli ma świadomość tego, jak działają takie wytrychy, jak działa erystyka, jak można za pomocą takich chwytów tworzyć obraz, który jest nieadekwatne do rzeczywistości, no to pytanie, czy on to robi w dobrej wierze. Moim zdaniem nie. I pojawia się w tekście Jana Tomasza Grossa również pytanie, a może jesteśmy świadkami odrodzenia faszyzmu w Polsce? To znowu skrót myślowy, tyle że skrót z punktu widzenia Polski bardzo krzywdzący. Jak reagować? Jak odpowiadać? To jest pytanie, które sobie zadaję od lat, bo często staram się polemizować z takimi tekstami i niestety ich jest zalew, więc albo trzeba by było z każdym osobna podjąć polemikę historyczną, albo po prostu stosować jakieś kwestie takie prawne związane ze sprostowaniem czy z udowodnieniem takich tekstów. Myślę, że lepsza jest jednak ta droga mozolna, ale jednak taka bardziej uczciwa intelektualnie, czyli prostowanie i wykazywanie, na jakie skróty myślowe chodzą ludzie, którzy uważają się za autorytety w danej dziedzinie. Jeżeli Polska jest krajem, który jako kraj, nie jako etniczność, bo Żydzi pod tym względem ponieśli większe straty osobowe, ale Polska jako kraj procentowo najwięcej ucierpiała podczas II wojny światowej, jednocześnie nigdy nie chęć się oficjalną kolaborację z Niemcami, chociaż właściwie wszystkie kraje w Europie miały jakieś swoje jednostki w Waffen-SS albo aktywnie kolaborowały z Niemcami, no to jeżeli się po prostu samymi faktami zaczyna operować i podawać je w kontrze i pokazać w szerszej perspektywie, no to taka narracja nie jest w stanie się utrzymać, tylko trzeba to robić po angielsku, trzeba to robić skutecznie, trzeba to również umieć robić w takich mediach, które mają po prostu duży zasięg. I tutaj jest największy problem, bo to, co napisze Jan Tomasz Gross, poparty jego autorytet na Zachodzie i niezweryfikowane, będzie się niosło tysiące razy. Natomiast takie sprostowanie i polemiki naukowe, merytoryczne, no niestety mają mniejszą siłę oddziaływania, ale wydaje mi się, że po prostu trzeba taką orkę na ugorze historyczną robić, bo niestety, argumenty stoją po stronie Polaków. Do nas nigdy faszyzm nie wrócił, bo myśmy nie stworzyli faszyzmu, powstał we Włoszech. Do nas również nigdy nie wrócił nazizm, bo narodowy socjalizm powstał w Niemczech. Więc jak ktoś takie tezy próbuje suflować, no to jest po prostu nieuczciwie intelektualnie i to trzeba po prostu pokazywać, że to jest człowiek, który ma swoje ukryte intencje i nie kieruje się tutaj nauką,
tylko raczej po prostu swoimi politycznymi uprzedzeniami czy też sympatiami. Pan mówi o mozolnej pracy, o wyjaśnianiu i tłumaczeniu, przedstawianiu faktów, czy właściwie przeciwstawianiu faktów tego rodzaju wypowiedziom, ale obaj wiemy, jak funkcjonują media i obaj zdajemy sobie sprawę, że takie zdanie, czy takie pytanie rzucone w przestrzeń jest dużo chętniej podchwytywane i dużo bardziej oddziałuje niż jakiekolwiek sensowne, spokojne, rzetelne tłumaczenie, przedstawianie faktów, bo to zdanie będzie powtarzane, a jeśli nawet za miesiąc, albo za dwa, albo za trzy pojawi się sprostowanie, to właściwie ono do większości już nie trafi, do większości tych, którzy z tym zdaniem się spotkali i być może temu zdaniu uwierzyli. To jest prawda i zakładam, że jednocześnie tłumacząc i podając fakty, trzeba równocześnie działać na polu marketingowym, medialnym, PR-owym. To jest wielka rola rządu i organizacji związanych z rządem, niestety często niedoceniana albo robiona w sposób nieskoordynowany, żeby umieć, tak jak IPN na przykład niedawno zaprezentował ten film w taki heroiczny, ale bardzo ciekawy sposób pokazujący polską historię, odkłamującą niektóre będące aktywne na zachodzie mity. Też musimy umieć w podobny sposób rezonować. Dam przykład panu i państwu, co można zrobić na przykładzie moim. Tak? Był niedawno artykuł na portalu Forward.com o tym, że jeden z zagranicznych studentystów z Fundacji Fulbrighta i publicystów przyjechał do Warszawy, amerykański Żyd z Nowego Jorku i tak się wystraszył Marszu Niepodległości, że schował się we własnej toalecie. Bał się, że za chwilę sąsiedzi do niego przyjdą i zamordują go, tak jak tylko nie użył tego słowa nasiścieni Niemcy, tylko po prostu tak jak w Polsce 70 lat temu. No i co ja zrobiłem? Napisałem do tego człowieka e-mail, że uważam, że jest nieuczciwy, że to nie jest sytuacja, która jest codziennością w Polsce, że nikt nie poluje na Żydów na polskich ulicach i zaprosiłem go do Krakowa, żeby zobaczył, jak wygląda polska codzienność, jak wygląda kultura żydowska, której nie myśmy z Polski wyganiali. I ten człowiek się zgodził. Jeszcze tego nie ogłaszałem, ale prawdopodobnie nakręcimy z tego wideo, również będzie po angielsku i oprowadzę go po Krakowie, zapuścimy to do sieci. Może to będzie niewielkie oddziaływanie, ale jednak może takimi właśnie drogami trzeba działać. Każdy na swój sposób, na ile umie, plus oczywiście agenda rządowa. I może tak się da takie kłamstwa odkłamać, bo to są szkodliwe dla Polski generalizacje. One opisują jakiś wycinek rzeczywistości, ale to nie jest Polska, w której żyjemy. To może właśnie to jest jakiś dobry sposób. Ja przynajmniej się staram działać tak, może to będzie skuteczne. Być może w taki sposób właśnie należy postępować, w taki sposób należy odpowiadać na półprawdę i szkalowanie w niektórych wypadkach Polski, czy pewnych tendencji, które w Polsce mają miejsce. Bardzo dziękuję za komentarz. Marcin Makowski, do rzeczy. Do usłyszenia. Temat dnia. Przenosimy się teraz do Włoch. Ciepłe posiłki dla potrzebujących, koncerty, modlitwy, spotkania. Dzisiaj święto biednych ludzi, to znaczy, no nie wiem. W całej Polsce, ale nie tylko, będzie dziś obchodzony. Bo mówią, że biedni to są bezdomni. A to nie musi tak być, to jest Polaków myśl. A tak wcale nie jest, bo na przykład Lady Gaga też była reklamowana jako bezdomna, która się ciągle przebiera, jest poza domem i nie ma czasu na mieszkanie, czego no nie może zrozumieć ani tutaj Kurczaczek, nie może zrozumieć ani ta lipska sytuacja, która jest strasznie gruba i od spania grubieje. Przedłużenie tego roku miłosierdzia, bo przecież w tym roku miłosierdzia ogłoszono ten dzień, podobnie jak powiedzmy jubileusz więźniów i tak dalej, więc to jest tak. Cała ta sytuacja lipska jest za gruba. Przynajmniej w Rzymie, jak i w całych Włoszech ten Światowy Dzień Ubogich jest obchodzony, no nie powiedziałbym hucznie, ale bardzo, bardzo aktywnie. Właściwie no, wszystkie włoskie diecezje, kościoły, stowarzyszenia katolickie biorą w tym udział, starając się biednym pomóc. Co mówił papież Franciszek, kiedy ogłaszał, że odbędzie się dziś właśnie pierwszy Światowy Dzień Ubogich? Na co szczególnie zwracał uwagę? To znaczy, w tym orędziu pisał, że przede wszystkim wierni powinni się przeciwstawić tej kulturze. Nie o to chodzi, ja szukam marnotrawstwa i takich sznurków. Spotkania z potrzebującymi, z biednymi, jak gdyby elementem stylu życia, żeby to weszło ludziom w nawyk. No i oczywiście apelował o dzielenie się z biednymi, piętnował niesprawiedliwość. Takiego, żeby chciwość, był jak tamten i no, ten taki nieludzki, wyzyskujący kapitalizm. No,
Dzisiaj natomiast w homilii znowu przypomniał, że biednym należy pomagać konkretnymi czynami, a nie tylko słowami, to na samym końcu powiedział, a przedtem podkreślał bardzo, że w stosunku do ubogich największym grzechem jest obojętność i powiedział, że właściwie, że pokonując tę obojętność, to dopiero wtedy chrześcijanie stają się, jak się wyraził, dobrymi i wiernymi przyjaciółmi Chrystusa. I mówił, że chrześcijanie powinni być aktywni i nawet papież często takie żartobliwe wtrąca uwagi do swoich homilii. Powiedział, że no, nie czynić nic złego nie wystarcza. Bóg nie jest kontrolerem biletów. Jest ojcem szukającym dzieci. Coś dobrego dzieci, trzeba które, czynić, ale można powierzyć swój majątek, swoje plany i tak dalej. Nic złego. Nic takiego. Jak gdyby zachęcał wiernych do tego, żeby nie siedzieli sobie w domu i pierdzieli z tego, że nie wierzą. Jak mi dobrze. Ale wyszli, och, jak mi dobrze. To jedna dewotka. Sobie tak pomagali, dogadza. Polega prawdziwy Piedzon sens chrześcijaństwa. No, papież, no, udowadniając czy pokazując, jak powinien się zachowywać dobry chrześcijanin po tej mszy, teraz będzie na pewno modlitwa Anioł Pański, ale po tej mszy zaraz w pobliżu, w takiej ogromnej auli Pawła VI, papież podejmie obiadem 1500 tych ubogich, no bo więcej się tam nie zmieści, usługiwać tam będą no, wolontariusze, ale również niektórzy hierarchowie kościelni, podano nawet jadłospis, wiadomo, że będzie cielęcina, nie będzie alkoholu. Jak będzie ten dzień wyglądał w Watykanie i w całym Rzymie? Bo wiadomo, że w Rzymie ubogich bezdomnych jest niemało. No, bezdomnych jest niemało i to jest ich coraz więcej, dlatego że tutaj przybywają w dalszym ciągu uchodźcy, migranci, którzy się tu zatrzymali i są tu jak gdyby uwięzieni, bo ich nikt nie chce. W ich krajach ich nie chcą przyjąć, jeśli chodzi o ludzi, którzy, no, którym nie należy się status uchodźcy, a oczywiście żaden inny kraj w Europie też tych ludzi nie chce przyjąć, więc oni jak gdyby powiększają liczbę tych takich no, normalnych, zwykłych włoskich, biednych, bezdomnych. Więc tutaj rzeczywiście jest tak, że pod każdym kawiarnią, pod każdym barem, pod każdym sklepem większym samoobsługowym, czy takim supermarketem, żebrzą przede wszystkim właśnie ci obcokrajowcy, ale oczywiście no, biednych Włochów też nie brakuje i nawet jest to taki problem dość polityczny, szczególnie prawicowe media mówią, no należy najpierw pomagać jednak Włochom, bo to jest państwo włoskie i tak dalej, i tak dalej. No nieistotne. W każdym razie tą pomocą dla ubogich zajmują się teraz no, wszystkie organizacje katolickie, a nawet taka tutaj inicjatywa powstała bardzo fajna. Rektor Bazyliki Świętego Eustachego tutaj w Rzymie, ksiądz Sigurani, przeszedł się po takich w centrum historycznym w Rzymie po bardzo dobrych restauracjach z prośbą, żeby zaprosiły do siebie na dziś ubogich. I w ten sposób przekonał pierwszego właściciela restauracji, który powiedział, dobrze, 10 przyjmę, nakarmimy ich, dostaną, co będą chcieli i wszystko za darmo. Wobec tego poszedł do drugiego i powiedział, no widzisz, swój konkurent zaprosił 10 ubogich, a co ty? On mówi, no to ja też zaproszę. I w ten sposób tym mniej więcej ze 100 ubogich usiądzie sobie w eleganckiej restauracji, gdzie będą zje, co będą chcieli, usiądą sobie, gdzie będą chcieli. No i jak tutaj wszyscy komentują, odzyskają trochę godności, bo to przede wszystkim o to chodzi. Przecież nie chodzi o jakieś wytworne jedzenie, ale o to, żeby ci ludzie poczuli się, że nie są gorsi, że są tacy sami jak ci, którym się trochę lepiej powodzi, że mogą tak samo sobie siedzieć w eleganckich restauracjach. Tak, słyszymy, czasami wystarczy wejść komuś na ambicje i to poniekąd może podziałać. Pan wspomniał o kryzysie migracyjnym, to jest problem, który Włochy jako kraj
Afryka i Włochów jako naród w szczególności dotknął obok Greków na przykład kraje południa. To jest to miejsce w Europie, gdzie szczególnie dotkliwy jest ten właśnie kryzys. Zastanawiam się, czy jeden dzień, Światowy Dzień Ubogich wystarczy, bo to jest przecież problem, z którym Włosi właściwie borykają się na co dzień już od wielu lat. No trudno powiedzieć, że ten jeden dzień wystarczy, niemniej jednak jest to dzień, jest to przede wszystkim, znaczy to ma znaczenie, dlatego że o tym jutro będą pisać wszystkie włoskie gazety, o tym będzie się mówić dziś we wszystkich głównych wydaniach dziennika telewizyjnego, czy w dziennikach radiowych już się nawet o tym mówi, więc to nie przejdzie tak sobie o to obojętnie, no ale znamy naturę mediów, że powiedzmy tak po tygodniu taki temat trochę jednak wygasa, a sytuacja jest rzeczywiście trudna i trudno w niej o dobre wyjście, bo zwłaszcza, że jest to przedmiotem kłótni politycznej. Lewica chciałaby właściwie przyjąć wszystkich możliwych migrantów, którzy z Afryki zechcieliby do Włoch przybić. Prawica nie chce przyjmować żadnych. Trudno o jakiś zdrowy rozsądek i konsensus rozsądny w tej sprawie niestety, zwłaszcza, że zbliżają się wybory i kwestia uchodźców, migrantów będzie głównym problemem kłótni wyborczej czy tematem. A w tym kontekście papież Franciszek mówi, że Bóg nie jest kontrolerem biletów, nie wystarczy tylko skasować bilet, trzeba robić coś więcej i w tym miejscu się zatrzymajmy. Te słowa do przemyślenia. Przypomnijmy, dziś pierwszy Światowy Dzień Ubogich. Z Rzymu relacjonował Piotr Kowalczuk. Bardzo dziękuję. Dziękuję. A do tego tematu jeszcze dziś będziemy wracać. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. 28 minut po godzinie 11. Za 2 minuty informacje dnia. Reklama. Marian, co to jest? No, to okazja, tylko nie okazja przecież. Ale Marian, takie wielkie? No, mega co? Mega okazje w Media Expert. Na przykład telewizor Sharp, Smart TV, Wi-Fi za jedyne 999 zł. Pralka Beko, energooszczędna klasa A++ za jedyne 799 zł. Nowości przedsiębiorczości. Serwis informacyjny dla...